Patryk Boro. A więc tak, a więc ze mną w tym momencie jest babcia Jadzia. Babciu, był seks czy nie było? Moja wnusia mówi, że nie było. Ja jej wierzę i tego nic ponia, to ja tak średnio toleruję. On powinien przeprosić moją wnusię. Nie, to jest, ma być śmieszne, kurwa, nie wiem. Oj, śmieszne, możemy się śmiać? Jesteś taki, o Jezu, jaki ty. Dobra, jesteś... powiedz, co tam tak naprawdę się działo. Były narkotyki, był seks, czego nie było? Była jakaś propozycja? Z tego, co wiem, to wnusia mówiła, że była propozycja, ale nie skorzystała. Tak, tu bardziej chodzi o to, że to poniżanie kobiety, to za moich czasów to by kablem po dupie dostał za takie teksty. Powinien przeprosić Dagmarkę. Kto z was by nie wiedział, to Dagmara Szewczyk. Dagmara, co masz mocnego do powiedzenia Pawłowi w tym momencie? Możesz mu to powiedzieć prosto w twarz. Moim zdaniem to Paweł powinien przeprosić moją wnusię. Ale o co chodzi z tą wnusią? Bo musisz wytłumaczyć naszym widzom, o co chodzi z wnusią i dlaczego babcią jesteś. To jest, kurwa. Pan Paweł powiedział, że brzydko się ubiera moja wnusia. Ale wzięłaś sobie do serca, bo dzisiaj w końcu babcia, nie założyłaś prześcieradła. Czy ja jestem źle ubrana? Proszę. Ale byłaś w ogóle wtedy ubrana? Czy babci ciuszki są... Paweł była ubrana, czy nie była? Weźcie, niech ona do mnie nawet nie podchodzi, proszę. Naprawdę. Ja mam prezent, powinien przeprosić, bo tak się nie traktuje kobiet. Ja mam prezent, jak będzie chciał jeszcze raz moją wnusię obrazić, to powinien się nią w łeb dobrze uderzyć. A te szpachle też się przydadzą, bo więcej zrobiony jest niż moja wnusia. Przykro mi. No dobra, to Paweł akurat chowa sobie. Dobrze, Paweł, dzisiaj masz tyle prezentów, że kurwa, Kasio, mam nadzieję, że ale można się już śmiać, czy? No właśnie nie wiem. Dobrze, powiedz mi, czy ty go w jakiś... Czy ty ja go mam w jakikolwiek... chore serce, mi tu ciężko... Głowę też. Dobra, Dagmara, przyszłaś tutaj specjalnie zrobić show, tak więc show teraz zrobimy. Czy on cię kusił? Paweł też odpowiada. A dziwisz się? Wydaje mi się, że i ciebie kuszę, bo tak wyglądasz tak... Nie, ja się pytam, czy ona ciebie skusiła. No. Wyglądasz mi na takiego, któremu by mógł się podobać. Ale ja stanąłem teraz po twojej stronie i ci się pytam, czy ona cię kusiła. Ona? Musiały być mocne narkotyki, naprawdę. A po pierwsze, po drugie, ja z tą dziewczyną nie będę na ten temat rozmawiać. Co ona powie, ja przytaknę. I to jej 5 minut wykorzystała właśnie przed chwilą, przed tym swoim teatrzykiem strasznym w ogóle. Dagmara, tego się nie odzobaczy, czekaj. Tego się nie odzobaczy. Przed chwilą wykorzystała swoje 5 minut. To tak, panowie, to byli wyśmiewani. Przed chwilą wykorzystałaś swoje... Nie potrafi kobiety przeprosić za jej wyzwiska i obrażenia. Dagmara, mi jest wstyd za nią i mi jest wstyd za to, że muszę brać udział w takim czymś. Naprawdę, ja najchętniej bym stąd wyszedł, bo mi jest wstyd za tą sytuację. Naprawdę. Za nią i za to, że muszę w ogóle w tym uczestniczyć. Chcesz coś jeszcze konkretnie powiedzieć? Chciałaś show, to jest show. Tu wszyscy czekają na to, co zrobisz. Ale zamiast gadać na przykład o naszych walkach, wiesz, zamiast gadać o naszych walkach, kurwa, to się dzieje cyrk. Strasznie cringe'owe to, więc dzięki Patryk. Ale Kasiu, a na co ty liczyłeś, powiedz mi? Na co, co no ja, się ja tego nie wiedziałem, wiesz. No to... ja, zobacz. Dziękuję. Zobacz, przyszła specjalnie na konferencję, stary. Przed tym zadzwonieniem do mnie na Cage'u, miała odblokowany profil. Później zablokowała. Paweł, teraz przyszła na konferencję. Daj mi powiedzieć, się do kobiety tyłem, nawet nie spojrzy. No dobra, Patryk, to ten. Chcę usunąć. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kolejna 5 minut zmarnowała. Skupić dobra, na walkach. Show bo... Ona, ty przyszła i przed chwilą wywiady wszystkim dawała, chłopie, nie? Skończmy tą strefę cringe'u. Tak. Strefa cringe'u będzie u nas, skalę. Ale to w trakcie gali. Aha, więc Dagmara, możliwe, że cię weźmiemy na strefę cringe'u, bo... Pamiętajcie, bo właśnie. Się nadajesz. Właśnie, przypominamy o kupnie pay-per-view, tam jest strefa cringe'u. Nie wiem, czy będzie Dagmara...